No nie wiem, a teraz może? Dajcie nas znać, czy słychać? teraz Halo, słychać. halo. Poczekajmy chwilę. O, już jest. Już jest. Okej. Dzięki. No dobra. Super, no to od początku. No, w takim razie jeszcze raz zaczynamy. No to jasas. Jasas. Witamy się z Wami z Londynu. Wyjątkowo. Mamy nadzieję, że teraz już będzie wszystko ok, że widać i słychać. Przywitajcie się prosimy z nami w komentarzu, żebyśmy miały tutaj pewne, że jest wszystko dobrze. Piszą wszyscy, że jest ok, super. Że nas słychać, więc... Super, bardzo dobrze. O. No więc skoro jesteśmy obie w Londynie, to zacznijmy ten odcinek po angielsku, rozmawiając o pogodzie. Tutaj w przeciwieństwie do Grecji, w której jest ciepło i słonecznie, jest szaro-burą i ponuro i deszczowo. No zwłaszcza ty masz porównanie, bo przyjechałaś kilka dni temu. Tak, jest duża różnica. Na szczęście dzisiaj pogoda była nawet dobra, wyszło nawet słoneczko na chwilę, więc skorzystałyśmy z tej okazji i udałyśmy się do Muzeum Brytyjskiego i obejrzałyśmy marmury Partenonu, które się tutaj znajdują i o których opowiemy Wam też dzisiaj. Tak, ponieważ mają związek z dzisiejszym tematem. Dokładnie. Okay. Dobra, to co, widzę, że tutaj jest wszystko ok, słychać bardzo głośno i wyraźnie, bardzo fajnie. Cześć, witamy wszystkich. Super, czyli wszystko działa. Dobra, widziałam, że tam Ala się z nami witała, nasza kuzynka. Cześć, kuzyneczko. Super. To co, przechodzimy do naszego tematu. Tak. Witamy Was bardzo serdecznie w 9. odcinku programu Siostry Barskie o Grecji. Tu Asia i Żaneta, czyli... Przepraszamy, Żaneta, zaczęłam mówić nie swój tekst. Dobrze, time out. Jak widać od początku przestańcie. Dobra, dobra. Jeszcze raz. Zapomnijcie o tym, co było. Idziemy od początku. Dobra. A więc spokojnie. Jasas. Witamy Was bardzo serdecznie w 9. odcinku programu Siostry Barskie o Grecji. Tu Asia i Żaneta, czyli Siostry Barskie. W tym programie opowiadamy Wam o Grecji, jakiej nie poznacie z przewodników. Omawiamy tematy z 4 kategorii: język, kuchnia, podróże i kultura. Dzisiaj w odcinku z kategorii kultura porozmawiamy o ostatniej greckiej bogini, którą była Medina Mercury. Opowiemy o jej życiu, jej twórczości artystycznej, działalności politycznej i o walce, którą rozpoczęła na rzecz oddania marmurów Partenonu przez Anglię. 18 października 2020 roku minęło 100 lat od narodzin Amalii Marii Mercury, znanej na całym świecie jako Melina Mercury. Z tej okazji rok 2020 ogłoszony był w Grecji rokiem Meliny Mercury. Miało się odbyć wiele uroczystości na jej cześć, niestety z powodu pandemii większość została odwołana. My jednak postanowiłyśmy na swój sposób uczcić jej pamięć i dlatego dzisiejszy odcinek poświęcamy właśnie jej. Melina urodziła się w domu przepełnionym polityką. Jej ojciec był posłem, a dziadek burmistrzem Aten przez ponad 20 lat. Dziadek nauczył ją szacunku do innych ludzi i miłości do ojczyzny. Od dziecka miała duszę artystyczną i już w wieku 5 lat ćwiczyła płacz przed lustrem, żeby wymusić na rodzicach zakupienie jakiejś zabawki. Nie wykazywała zupełnie zainteresowania szkołą. Była nawet jedną z najgorszych uczennic w swojej szkole i z trudem przechodziła z klasy do klasy. Bardziej interesowała się teatrem, do którego chodziła na wagary. Gdy jej rodzice się rozwiedli, zamieszkała z matką i babcią, które wiodły życie typowe dla kobiet w tamtych czasach. Czyli były przepannymi gospodyniami domowymi, zajmowały się dziećmi i nie interesowały się polityką. Melinie nie odpowiadał taki obraz kobiety i postanowiła żyć po swojemu. Już jako nastolatka była bardzo kochliwa i w wieku 19 lat wyszła pokryjomu za mąż za bogatego Greka, Panosa Harokoposa.
W tym samym czasie zdała do szkoły teatralnej i zaczęła grać mniejsze role. Początki jej aktorskiej kariery przypadają na czasy okupacji niemieckiej w Grecji, podczas której mnóstwo Greków głodowało i umierało. Melina dzięki bogatemu mężowi nie zaznała głodu i trudności związanych z okupacją. Była skupiona na studiach teatralnych i nie brała udziału w walkach o wyzwolenie. Ten dobrobyt miał negatywny wpływ na jej karierę, ponieważ w tamtych czasach panowało przekonanie, że kto miał się dobrze podczas okupacji, współpracował z Niemcami. Po latach przyznała, że jedyną rzeczą, jakiej żałuje w życiu, jest to, że nie brała aktywnego udziału w walce z okupantem. Przełomem w jej karierze było wystąpienie w sztuce Tramwaj zwany Pożądaniem w Teatrze Sztuki. Zachwycona widownia nagrodziła ją owacjami na stojąco, a Melina zyskała sławę i pozycję. Przez następnych kilka lat mieszkała w Paryżu i występowała w różnych teatrach. Po powrocie do kraju dostaje propozycję od reżysera Michalisa Kakoyanisa zagrania głównej roli w filmie Stella, która została napisana specjalnie dla niej. Główna bohaterka Stella przeciwstawia się tradycyjnemu obrazowi kobiety, której rolą było wyjście za mąż i za wszelką cenę stara się zachować swoją wolność. Film okazał się wielkim sukcesem i Melina została nominowana do nagrody najlepszej aktorki na festiwalu w Cannes jako pierwsza w historii Greczynka. Nagrody co prawda nie dostała, ale poznała tam amerykańskiego reżysera i swojego przyszłego męża Gilles Dassiena. Melina wystąpiła w wielu filmach, które wyreżyserował jej mąż, między innymi Ten, który musi umrzeć, Fedra i Nigdy w niedzielę. Za rolę w filmie Nigdy w niedzielę, w której Melina gra wesołą prostytutkę, Melina zostaje nominowana do nagrody najlepszej aktorki na festiwalu w Cannes i tam tym razem zdobywa wyróżnienie. Natomiast Manos Hazidakis, który napisał utwór do tego filmu pod tytułem Dzieci z Pireusu, otrzymał Oscara. Kilka lat później Dassen zgadza się przerobić film Nigdy w niedzielę na musical, a Melina podpisuje roczny kontrakt z jednym z teatrów na Broadwayu. W tym czasie w Grecji dochodzi do zamachu stanu. W wywiadach, które Melina udziela, nawołuje amerykańską ludność, aby nie odwiedzała Grecji, bo tym sposobem wspomaga juntę. Jej słowa obiegły cały świat. Za te słowa junta pozbawiła ją obywatelstwa i przejęła jej majątek, na co Melina odpowiedziała słowami: urodziłam się Greczynką i umrę Greczynką. To jest moment, w którym Melina zaczyna angażować się politycznie na rzecz wyzwolenia Grecji spod reżimu faszystowskiego. Jeździ po Europie, nagłaśniając sytuację w Grecji, przez co była niewygodna dla władz greckich i wiele razy próbowano się jej pozbyć. Latem 1974 roku junta upada i dwa dni po tym wydarzeniu Melina wraca do Aten. Kontynuuje swoją działalność polityczną, jednocześnie udzielając się coraz mniej artystycznie. W 1981 roku Melina jako pierwsza kobieta w historii Grecji zostaje ministrem kultury. Jako minister kultury Grecji ma wizję połączenia deptakiem najważniejszych obiektów archeologicznych w Atenach oraz rozpoczyna koncepcję europejskiego miasta kultury, która trwa do dziś. Za swój główny cel obiera odzyskanie marmurów Partenonu z Muzeum Brytyjskiego. Pomysł ten narodził się podczas nagrywania filmu Fedra w latach 60. Jedna ze scen filmu została nakręcona przy marmurach Partenonu w Muzeum Brytyjskim, za co grecka ekipa filmowa musiała zapłacić. Po raz pierwszy Melina poruszyła temat powrotu marmurów na Międzynarodowej Konferencji Ministrów Kultury UNESCO w 1982 roku w Meksyku. Żeby zrozumieć jednak, dlaczego marmury Partenonu znajdują się w Muzeum Brytyjskim i dlaczego Melina tak bardzo walczyła o ich odzyskanie, musimy cofnąć się do XIX wieku. Na początku XIX wieku szkocki dyplomata hrabia Elgin został mianowany ambasadorem Brytanii w Imperium Osmańskim. Postanowił wykorzystać tę szansę do prywatnych celów. Przed wyjazdem do Konstantynopola obiecał swojej świeżo upieczonej żonie, że wybuduje dla niej pałac z greckimi elementami. Zatrudnił najlepszych architektów i malarzy specjalizujących się w sztuce klasycznej, aby pomogli mu zrealizować ten plan. Wyjazd do Konstantynopola ułatwił mu znacznie dostęp do bogactw świata antycznego, ponieważ Grecja znajdowała się wtedy pod okupacją turecką. Powołując się na swoją pozycję społeczną, uzyskał od sułtana pozwolenie na to, aby jego zespół miał dostęp do Akropolu i mógł wykonać odlewy niektórych rzeźb. Akropol służył wtedy za twierdzę turecką, a ze względu na trwającą wojnę wstęp na wzgórze często był utrudniony.
Udał się więc do sułtana, który tym razem wystawił firman, czyli zezwolenie, które umożliwiało Elginowi na prowadzenie wykopalisk na terenie Akropolu nawet w tak trudnym czasie. Firman zezwalał Elginowi i jego zespołowi na wywożenie z Akropolu drobnych kamieni lub rzeźb. Do dzisiaj w sumie trwa spór o rzeczywistą treść firmanu, ponieważ oryginał w języku tureckim nie został nigdy odnaleziony, a jego tłumaczenie w języku angielskim jest bardzo dwuznaczne. Według Greków firman nigdy nie zezwalał na wywóz rzeźb z Grecji, dlatego czyny Elgina uznaje się za kradzież. Inne źródła podają, że Elgin nigdy nie otrzymał firmanu od sułtana, a tylko pismo od tureckiego urzędnika, które nawet nie miało oficjalnego charakteru. Prace na Akropolu trwały od 1801 roku do 1804. W tym czasie Elgin używał bardzo drastycznych metod do odłamywania marmurów, powodując tym samym mnóstwo szkód. Rzeźby załadowane na 65 statków podróżowały przez wiele miesięcy, zanim dotarły do Anglii. Gdy marmury dotarły do Anglii, przechowywane były w bardzo wilgotnych warunkach. Elgin wydał większość swojego majątku na przewiezienie marmurów do Anglii i nie miał nawet pieniędzy, żeby je przetransportować do swojego domu w Szkocji. Był bankrutem, dlatego też zdecydował się sprzedać je rządowi brytyjskiemu. Rząd początkowo nie chciał kupić marmurów ze względu na wysoką cenę, której żądał Elgin. Ponadto istniały wątpliwości co do legalności i etycznej strony tego nabytku. Nastroje te potęgował dodatkowo angielski poeta Lord Byron, przyjaciel Greków, który w poemacie Klątwa Minerwy przedstawia boginię Atenę rzucającą klątwę na Elgina za te jego czyny. Ostatecznie rząd angielski odkupił marmury za połowę ceny i umieścił je w Muzeum Brytyjskim, w którym znajdują się do dzisiaj. A oto słowa Meliny na temat znaczenia marmurów Partenonu dla Greków. Musicie zrozumieć, czym są dla nas marmury Partenonu. To nasza duma, to nasze poświęcenie, najwyższy symbol perfekcji, hołd dla filozofii, nasze ambicje i nasze imię, sens naszej greckości. A jeśli mnie pytacie, czy będę jeszcze żyła, gdy marmury Partenonu powrócą do Grecji, to odpowiadam wam, że tak, będę żyła. A nawet jeśli mnie już tu nie będzie, to zmartwychwstanę. Brytyjczycy nie chcą oddać marmurów Grekom. Początkowym argumentem był fakt, że Grecy nie mieli wystarczająco dużego muzeum, które mogłoby pomieścić wszystkie rzeźby. Melina rozpoczęła więc działania na rzecz wybudowania dużego i nowoczesnego Muzeum Akropolu, które w końcu powstało w 2009 roku. W muzeum są pozostawione miejsca na rzeźby, które znajdują się w Muzeum Brytyjskim i oczekują na ich powrót. Obecnie na świecie coraz więcej sławnych osób włącza się w walkę o odzyskanie marmurów, m.in. George Clooney i Amal Alamuddin, ale walka do tej pory nie została rozstrzygnięta. Melina jako polityk radziła sobie bardzo dobrze i była jednym z niewielu lubianych polityków. Nazywano ją ostatnią grecką boginią, światłem Grecji i symbolem wolności. Zmarła 6 marca 1994 roku w Nowym Jorku po długiej walce z rakiem płuc. Jej ciało przewieziono do Aten. Setki tysięcy osób szło w żałobnej procesji i obrzucało trumnę płatkami róż. Zamknięto wtedy szkoły, sklepy i urzędy. Premier ogłosił 3-dniową żałobę narodową. Melina była pierwszą Greczynką pochowaną z honorami głowy państwa. Co roku w dniu 6 marca obchodzony jest Dzień Pamięci Meliny Merkury i w ten dzień wejście do muzeów i miejsc archeologicznych jest za darmo. Pamięć o Melinie do dzisiaj jest żywa wśród Greków. Jednym z miejsc, w których obecność Meliny jest najbardziej widoczna, jest mała kawiarnia w dzielnicy Plaka w Atenach, która nazywa się Melina. Można powiedzieć, że jest to takie małe muzeum na jej cześć. Na ścianach powieszone są jej zdjęcia z filmów, przedstawień teatralnych, przemówień. Jest to bardzo fajne miejsce do odwiedzenia podczas wizyty w Atenach, żeby usiąść sobie na kawę. I przypomnieć sobie o Melinie. Tak. Tak w skrócie prezentuje się portret Meliny Merkury. Mamy nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Wersję tekstową znajdziecie na stronie siostrybarskieogrecji.pl. A teraz dajcie nam znać, czy słyszeliście wcześniej o Melinie Merkury, czy wiedzieliście o jej walce dotyczącej powrotu marmurów Partenonu do Grecji i koniecznie napiszcie nam również, czy znacie piosenkę Dzieci Pireusu. Ja jestem pewna, że znacie, ale chciałabym to potwierdzić. Także poczekamy chwilkę teraz na wasze komentarze. Mhm.
Zobaczmy ja wcześniej. Też tutaj włączę te komentarze. Tak, może najpierw przywitamy się z wszystkimi, którzy do nas pisali od początku. Renia, Katarzyna, Panna Wicz. Cześć wszystkim. Ewa, Olga, Ania, Jacek. Witamy. Ania, Izabela, Wojciech. Super, bardzo dużo nas dzisiaj. O, Alicja pisze, że była na pogrzebie Meliny. O! No proszę. Olga pisze oczywiście, że znamy. Jacek pisze nie, ale postać Marii Kalas też jest ciekawa. Oczywiście, że jest ciekawa. Tak. Super, rzeczywiście bardzo nas dużo tutaj. Cieszymy się, że jesteście z nami. Tak, tutaj to Mack napisał, wasz śmiech jest zaraźliwy. To fajnie. Zwłaszcza jak nam się coś tutaj nie, no, nie działa. Nie, nie idzie tak, jak powinno. To... Tak, taki, taki nerwowy śmiech. Tak. Dokładnie. O, Andrzej pisze, słyszałem o niej, jak Joasia oprowadzała nas po atetach. Na Andrzejku, pozdrawiam. Tak, tak, mówiłam wam wtedy o niej. I czekam na was znowu w Atenach, pamiętajcie o tym. Małgorzata pisze, uwielbiam ją od dawna, piękna, mądra kobieta, wspaniała aktorka. Renia pisze oczywiście, że znam historię Meliny i byłam w tej kawiarni nieraz. Jest tam dłużej, to coś, tak, dokładnie. A przed kawiarnią jeszcze taka ciekawostka dla osób, które odwiedzają Ateny. Przed kawiarnią jest taka najbardziej znana bugenwilla. Taki najbardziej charakterystyczny obraz na place z bugenwillą. Tak, takie instagramowe zdjęcie. Tak. Można sobie to jak zobaczycie właśnie... jak to się mówi? Deptak? Nie deptak. No to nie, to taka uliczka. No jak zobaczycie taką uliczkę nad, i tam będzie taka duża bugenwilla, no to będziecie wiedzieć, że to jest właśnie tamto miejsce, gdzie jest ta kawiarnia Melina. A w kawiarni jest tak bardzo atmosferycznie. Pamiętasz, jak byłyśmy, tam świece były na stolikach. Właśnie tak dużo zdjęć, jakieś pamiątki po niej. Bardzo fajnie. Tak, tak. No bardzo fajnie. Warto tam pójść. Tak. Panna Wicz pisze, Melina to fascynująca, inspirująca postać, kawiarnia jest bardzo klimatyczna, polecam jej autobiografię Jenifka i Mida. Podobno ta autobiografia, albo chyba żadna biografia nie została przetłumaczona na polski. Tak, dzisiaj próbował ktoś nam powiedzieć. Tak. Ktoś nam próbował wejść na ambicje. Mówiąc, że nie damy rady przetłumaczyć tej biografii. No staraj, nie damy. No starając się w ten sposób nas zmusić do tego, żebyśmy ją przetłumaczyły. Ale raczej to dzisiaj się za to nie weźmiemy. Lampo Kane pisze, we wrześniu miałam przyjemność stać pod plakatem Meliny na stacji Akropoli. Tak, to właśnie na stacji Akropoli jest oto zdjęcie Meliny. Tak, i Karolina pisze, niedawno odkryłam postać Meliny, niesamowita kobieta, bardzo ciekawa i barwna postać, o kawiarni słyszałam, myślę, że za niedługo dotrę na kawę. Super. Tak, Andrzej, super, odwiedzimy Atenę na pewno jeszcze. Trzymam cię za słowo. Super. Ja nie jeszcze piszę, przechodziłam tam urocza. A Katarzyna pisze, ja byłam w Melinie, ciekawe, czy to to samo miejsce. No myślę, że jedna Melina tak. jest. Siedziałam... No, jeśli na place, to na pewno ta Melina. Mhm. Siedziałam na zewnątrz, nie zwróciłam uwagi, co jest w środku. Mm. Nawet nie widziałam, że to takie słynne miejsce. Tak. No, fajne miejsce. Dużo artystów się tam zbiera w tej kawiarni. No dobra. To jeszcze... Arenia z nami to zawsze jest wesoło. Tak. O, Katarzyna pisze, w książce Gorzkie pomarańcze jest trochę informacji o Melinie Mercury.
Mam książkę Gorzkie pomarańcze, niestety nie udało mi się jej jeszcze przeczytać, ale bardzo chcę. Też nie czytam. Także może w którymś momencie mi się uda. No teraz okazja, tak żeby to akurat w temacie. Okej. Okay. A to jeszcze tak przy okazji powiem. W środę na kolejnej lekcji języka greckiego na żywo będziemy właśnie omawiać piosenkę Meliny Merkury, Dzieci Pireusu. Także jeśli jesteście zainteresowani tą piosenką, posłuchać jej po grecku i posłuchać, jak ją będziemy tłumaczyć, to bardzo Was zapraszam w środę o godzinie 20. Bo ja też Was zapraszam. Będziesz? Na lekcji? Na lekcji będę tu obok, tak to napię siedzieć. Będziesz mi pomagać. Okej. Okay. Lampo Game pisze piękny skrót biografii. Dziękujemy. My również dziękujemy. Dobra, to co? To już chyba tyle. Aha. Moja kwestia? Tak, twoja kolej. Przyszła pora na pożegnanie. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami i widzimy się ponownie za 2 tygodnie. Tematem kolejnego odcinka będzie historia biegu maratońskiego. Zapraszamy do obserwowania naszych blogów Pod Akropolem i Powiedz to po grecku, na których znajdziecie jeszcze więcej informacji na temat Grecji i języka greckiego. A na pożegnanie włączymy Wam piosenkę Dzieci Pireusu. Także nie rozłączajcie się jeszcze, zostańcie do końca, a my się z Wami żegnamy. Żegnamy, do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Jasas! Pa, pa! Jeszcze tylko muszę znaleźć tą piosenkę. Που στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Που φτάνω στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Που στο θέλω να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Που σα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του πυρμιά. Όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρελή να μ' έχει κάνει, όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει, τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά. Από την πόρτα μου στα βγω δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως, πως θα τον ονειρευτώ. Πέτρα διαβάζω στο λαιμό και μια χάει και μια χάει και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί το βράδυ κάθε εγώ στο λιμάνι θα βγω κάποιον άγνωστο να βάρω. Όσο κι αν ψάξω θα βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να μ' έχει κάνει το Πειραιά. Όταν βραδιάζει, τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά.